Jestem Mateusz Koziół, czyli zawodnik Flamingo FT. Witam. Dzień dobry. Jesteśmy po meczu ze wzmocnionymi. Były jakieś obawy przed spotkaniem? Na pewno mierzyliśmy się z drużyną mającą tyle samo punktów co my, więc liczyliśmy, że mecz będzie ciężki, że trzeba będzie walczyć. No, udało nam się wygrać, także jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Cóż mogę dodać? Wygrana z dosyć znaczącą liczbą bramek. Cieszymy się takim wynikiem. To teraz porozmawiamy chwilę o tym, że jesteście... No, ja sobie nie przypominam, szczerze mówiąc, takiego przypadku w FLS-ie, żeby drużyna, która pokonuje wszystkich medalistów w sezonie i z drużynami w ogóle z pierwszej siódemki odnosi 6 zwycięstw, bo wy też jesteście w tej siódemce, nie znalazła się na podium. Jakie się wytłumaczenie? Jest to na pewno ciekawy przypadek. No, łatwiej nam się zdecydowanie grało z takimi drużynami, które chciały grać w piłkę. Z tymi drużynami niżej po prostu często brakowało jakiegoś pomysłu na grę, brakowało czasem szczęścia. Też inne nastawienie, prawda, przychodzi na takie mecze z drużynami z topu. Wtedy jest większa adrenalina, większa motywacja. Z drużynami niżej, nie wiem, zabrakło tego, zlekceważyliśmy, źle podeszliśmy. Tyle chyba. Czyli traktujecie to jako sukces, czy jednak jako rozczarowanie, nie mówię przed startem sezonu, jakie mieliście nastawienie, tylko w trakcie po prostu już gry i w trakcie rozgrywek? Na pewno liczyliśmy na więcej, prawda? Popełniliśmy parę błędów, no, ale jesteśmy drużyną debiutującą. Te błędy wynikały, to tak, niestety straciliśmy 4 punkty, które by nam dawały trzecie miejsce przez brak znajomości regulaminu, no tak jak mówię, jesteśmy drużyną debiutującą. No i takie błędy się zdarzają, prawda? Mądry Polak po szkodzie teraz już pilnujemy tych kartek przed każdym. Już powołaliśmy 2 zawodników, żeby zajmowali się statystykami. Komisja. Tak jest. Komisja, kto może grać, kto nie. I już później mieliśmy sytuację, że jeden z naszych chłopaków dostał 2 kartkę. No i zamknęliśmy go w domu, że tak powiem, pod kluczem, żeby nawet nie przychodził. Żeby nie popełnić drugi raz tego błędu. To gratuluję dobrego sezonu w waszym wykonaniu i życzę powodzenia jesienią. Dziękuję bardzo. Oh!